Siemanaczko, cześć, witam wszystkich, zapraszam do kolejnego filmiku z Diablo Immortal. Zagramy sobie Battle Mage'em PvP, free to play, czarodziejka. Zobaczymy, co tam się uda zabić, czy też nie. Ostatnio grę to miałem 3-1, 12 staty, więc 12 było asyst. Tylko 3 zabójstwa. Ogólnie do końca nie mam dobrze ustawione, znaczy, przepraszam, mam wszystko dobrze ustawione, ale gram na innym zestawie, więc powinniśmy mieć ogólnie inny zestaw do gry, ale mi się nie chce farmić, bo te dungeony na piekło 2 to trochę słabo się farmi ze względu na to, że muszą być zawsze 4 osoby w party. Nawet możemy sami zrobić tego dungeona, to i tak nam się nie włączy dungeon, więc tutaj ktoś przybiegł nam ochoczo. Bardzo fajnie, cieszymy się nad wyraz z tego powodu. To jest taki build search and destroy, tylko tyle, że bardziej destroy, jak już ktoś nie będzie miał życia. Także szukamy i dobijamy. Może kiedyś się uda go tak zrobić tutaj, że, nie, że faktycznie będziemy w stanie go zabijać. W razie to tak to wygląda. Że bardziej pomagamy w zabijaniu niż zabijamy, ale okej. Okay. Trzeba uważać oczywiście, bo ja nie mam zestawu, który daje mi arbor, więc ja tak za bardzo nie mogę zrobić wszystkiego, co bym chciał zrobić. No i gdzie ty? Uciekłeś. Ja się nie mogę tak agresywnie skakiwać, bo tak naprawdę jakbyśmy mieli dobrze budowaną postać, czyli z tym zestawem, którego nie pamiętam teraz i wam nie powiem, ale jak będę miał, to oczywiście pokażę to. W chwili obecnej zadaje jakby większe obrażenia, ale w tym zestawie nie jest, w tym buildzie nie jest aż tak istotne, żeby zadawać większe obrażenia, akurat w tym buildzie istotne jest, żeby przeżyć dłużej. Czemu ja niepotrzebnie rzuciłem teraz akurat. Więc moje survie jest bardzo słabe, więc ja też bardzo szybko padam, abyśmy chcieli na przykład szybciej biegać, dłużej przeżyć w tej budowie postaci, bo już obrażenia są wystarczające na tyle, że musimy zadawać większych obrażeń. Gdzie ty tutaj? Już nie widziano się w ogóle. To kama. Zobaczcie tutaj Demon Hunter. Demon Huntera to nie ma zagonić, bo go nie dogonimy. Chyba żebyśmy mieli ustawione może nowe i szybsze bieganie chodzenia, ale wtedy byśmy nie mieli armoru, pancerza, który jest tutaj bardzo kluczowy, bo spowalnia. I zadaje też obrażenia. Te dwie osoby na prawo, a tam jest fight na lewo. To idziemy tutaj, pomożemy naszym. Tam chyba nie ma co pomagać, już wszystko pozabijane. Na coś tam jeszcze coś tutaj dobijemy, okej. Okay. Te dwie osoby, więc tak jak mówię, jak sam wskoczę, to mnie zabiją, to w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości, jak sam wskoczę, powiem, w pole walki, to mnie nie ma. Ale mogę sobie YOLO wskoczyć, do tego gra jest. Jest tylko gra. Czarną dziurą, może coś tutaj zaszaleć, o. Już nie mam ja tutaj już, bo nikogo ode mnie nie ma, o, szkoda. Popałem w czarną dziurę, ale wszyscy tak z tyłu stali, że skakiwanie to nie ma sensu, ale będę próbował skakiwać z nowym ustawieniem, z nowym zestawem, jak go wyfarmię, ale dopiero będę farmił, jak będzie piekło 3. Jak będę miał nowy zestaw, to będę próbował skakiwać i zobaczyć, jak długo przetrwam. Oczywiście na piekło 3 też wszyscy będą mieli już większe obrażenia, ale zobaczymy, może będzie działało. Ogólnie to chcemy trzymać się na dystans, raczej wkraczać, jak już wszyscy uciekają, wtedy gonimy teleportem i zwalniamy, lowujemy. No coś w tym stylu, jakaś czarna dziura może, ale to już za późno ją rzuciłem, trzeba było ją rzucić od razu, teraz to ja muszę uciekać, bo no to nie jest postać, która jest w stanie, że tak powiem, walczyć 2 na 1. Jak ktoś ucieka, to można tak cyk, cyk, cyk. Tylko kogoś spowolnić. Auto-atak nawet jest fajny. Why not? Kiedy dostanie stana z kulki. Ja się steleportowało gdzieś. Może auto-atakiem dogonię? Nie. Demon Hunter tam jest, ja ogólnie tutaj. Tutaj mnie nie ma. Ogólnie nie ma mnie i to bardzo. D
do końca w sumie nie wiem, czy zabiliśmy tą czarodziejkę, czy też nie. Było pokazane, że zabiliśmy. Na lewą stronę. Coś tutaj biegnie do mnie. Ucieka. Uciekło mi to. No to już tam nie dogonię, niestety. Trzech graczy tutaj mamy. Złapiemy w czarną dziurę. Może uda. O, ładnie, fajnie, dobra. Uciekamy. Nie mam je. Ten mnie ktoś tu dobije. Przybiegnie. No nie mogę się uleczyć. Gadę miałem na leczenie. No bo bardzo dużo. Bardzo dużo graczy. Dobra, uleczymy się może. Do końca. Ja to bym się chciał wteleportować. Gdzieś to móc. Dobra, wjeżdżamy. Będzie na pewno. W czarnej dziurze, bo gdzie może być? Jak biegła prosto w czarną dziurę, to musi być w czarnej dziurze. No, odpalamy. Odpalamy się i padamy! Ale Jana. To jest dobre, jak gonimy jedną osobę i zwłaszcza jeszcze jak ta osoba nie ma już dużo życia, ucieka tylko. To jest dobry build. Albo jak ktoś już walczy z kimś jeden na jeden i szybko wpadamy pomoc. Takie wskakiwanie, jak ja robię, to raczej nie ma sensu, ale śmiesznie jest przynajmniej. Aaaa! Także ten mój zestaw daje mi zwiększone obrażenia o 15%. Ale... To nie powinno być tutaj grane, bo tak jak mówiłem, lepiej jest mieć pancerz czy przebieganie. Nie pamiętam na pamięć jeszcze zestawów. Ojej. Uciekam? O, gdzie ja uciekam? Nie mam ja. Jak? O co kaman w ogóle? O Boże, nie mam życia. Jeszcze patrzę, że ktoś leczy. Spoko ogólnie. Dobra, myślę, że będzie dobra gierka, żeby rzucić, pokazać. Oczywiście ten build do końca nie jest... Zestaw nie jest dobry tutaj w tej budowie postaci, ale ogólnie... Dobrze, może dużo nie złapałem. 10-4-14, wiem, statystyki może nie są jakieś super, chociaż 10 kili. To ostatnie 4 pod koniec to petarda ogólnie. 4 pod koniec to super, dobra, wiecie co? Myślę, że dobry filmik. Jak z partyzanta w sumie nagrałem, ale... Dobry jest, to wrzucimy na YouTube'a. Anuluj. Ja już zagrałem, to chyba trzecia gra jest. Pola bitwy. W sumie jak nie chce mi się grać PvP, to tylko gram 3 gry. Następny PvP, także tak powiem, bardziej się będę angażował, to jak zrobimy zestaw i już mówię. Dobrze, także opowiem chwilę, jak ktoś jeszcze nie miał sposobności grać free to play, battle mage'em, wizardem, to tak, to mamy pierw skille, umiejętności, to używamy sobie poparzenie, używamy sobie pancerz lodu, teleportację. Tutaj przeważnie każdy daje nowe, żeby zadać jeszcze większe obrażenia, bo nowa ma bardzo szybki cooldown, tak? Więc generalnie możemy ją spamować non-top, więc w takich sytuacjach, zwłaszcza pod koniec te 4 kile złapałem tutaj, czy 3 kile, to dobrze, lepiej by było mieć nowe, bo podczas każdej walki z tymi trzema postaciami, trzema bohaterami, mógłbym zespamować nowe, które zadałaby dodatkowe obrażenia, a
Czarna dziura, no to jest taki bardziej testowy build. Raczej proponowałbym wam użyć nowe. Dobrze, także tu mamy umiejętności. Czarną dziurę sobie zamieniacie najprawdopodobniej na nowe. I teraz, żeby te umiejętności działały w taki sposób tutaj pod tego Battle Mage'a, to oczywiście musimy mieć przedmioty legendarne ustawione pod tą budowę postaci. Także jeszcze przeczytam może o pancerzu lodu. Otacza się na 8 sekund lodową barierą, która pochłania do 13 tysięcy punktów obrażeń. Gdy bariera znika, roztrzaskuje się na kawałki, zadając około 2000 punktów obrażeń wszystkim pobliskim wrogom i wywołując 40% wyziębienia na 6 sekund. A tutaj mamy coś takiego jak lodowa zawirucha. Pancerz lodu nie pochłania już obrażeń, a zamiast tego wyzywa wokół ciebie lodową zawiruchę, która zadaje pobliskim wrogom 13,5 tysiąca punktów obrażeń prawie, że i wywołuje 40% wyziębienia na 8 sekund. Kiedy pancerz lodu jest aktywny, atakujący cię wrogowie są dotknięci wyziębieniem o mocy 40% przez 2 sekundy. Także ja używam lodowej zawiruchy i lodową zawiruchę otrzymujemy tutaj z naszego offhandu, oko zimy to się nazywa, i to właśnie daje tą umiejętność. Pancerz lodu nie pochłania już obrażeń, a zamiast tego przyzywa wokół ciebie lodową zawiruchę, która stale wyziębia i zadaje obrażenia pobliskim wrogą, więc to jest mega super sprawa. Mega super sprawą byłoby w sumie widzieć to, więc przesuniemy kamerę. Tutaj używam, chyba to spodenki dają mi, nie, spodnie mi tego nie dają. Daje mi tutaj to armor. Armor daje mi, kiedy pancerz lodu jest aktywny, atakujący cię wrogowie są dotknięci wyziębieniem mocy o 40% przez 2 sekundy. To generalnie raczej nie powinno być tutaj używane. Tutaj chcemy wrzucić pewnie coś, co daje nam obrażenia odnowy, ale że lub jakąś inną nowe zmienia w coś innego. Na przykład nowa będzie nową zimna, która też będzie spowalniała, albo też jest nowa taka, która powoduje unieruchomienie, więc generalnie nie potrzebujemy tego wyziębienia, bo my to wyziębienie już mamy, kurczę, z oka zimy, który zamienia nasz pancerz i daje wyziębienie. Teraz jest tylko taka mała uwaga, czy to wyziębienie z pancerza daje większe wyziębienie, to tylko to można byłoby sprawdzić. Tutaj daje 40%, tutaj też daje 40%, więc tak naprawdę nie ma sensu tego armoru zakładać, ja to tak testuję, więc generalnie tego armoru raczej nie chcecie używać, chcecie przestawić sobie na coś innego. Ogólnie to może się tylko sprawdzić w sytuacji, w której nasze wyziębienie z pancerza już nie jest. Aktualnie nie używamy go, bo nam już gasło, że tak powiem, już zużyliśmy to i jeszcze jest cooldown, to jeszcze wtedy, jak ktoś nas atakuje, to możemy nakładać to wyziębienie na daną postać, tak, na podczas walki na PvP. Także to jest raczej testowe i raczej tego nie chcecie używać. Teraz najważniejsze rzeczy w tej budowie postaci to jest pamięć Xiaoyu, co tam przeczytać, mamy. Poparzenie przyzywa teraz 4 płonące kule, także te kulki co latały, które orbitują wokół ciebie i wybuchają, gdy trafiają przeciwnika, podpalając i zadając obrażenia wszystkim pobliskim wrogom. I to jest bardzo super, mega fajna sprawa, ale to tylko działa, jeżeli będziecie mieli też tutaj te ramiona założone, odpychające brzemiona Angmara ogólnie, bo one powodują, że te kule, poparzenie odrzuca teraz wrogów w tył, więc generalnie jak zamieniamy w te kule, to też mamy odrzut przeciwnika, który tak minimalnie też stanuje tego przeciwnika, czyli on jest w bezruchu i możemy dalej zadawać obrażenia, więc dzięki temu nakładamy ciągle to spowolnienie od pancerza, od tego chłodu i też zadajemy obrażenia ciągle tą kulką, bo jest przeciwnik na chwilę unieruchomiony. Ja używam tutaj też czarnej dziury, która po prostu powoduje to, że jak jesteśmy dobrze ustawieni, to też możemy złapać sobie tych wszystkich przeciwników i ta kulka będzie w stanie zadawać obrażenia w miejscu, bo w czarnej dziurze wszyscy siedzą, więc to jest spoko. Teraz tak, broń do autoataku, to mamy siłę Harakasa. Siła Harakasa daje nam to, że obrażenia od magicznego pocisku są zwiększone o 20%, więc zawsze jak staramy się kogoś tam jeszcze tudzież zharasować, tudzież dobić, zblast-hitować, to 20% większe obrażenia z autoataku mamy, z magicznego pocisku, więc to jest mega super sprawa. I teraz jeszcze na chwilę się przeteleportujemy i pokażę wam, co można by było zamienić. W sensie pancerz, na co byście mogli zamienić, jeżeli będziecie używali nowy zamiast czarnej dziury. Więc generalnie ja w chwili obecnej używam pancerza po prostu, bo nie używam nowy błyskawic, ale jak będziecie używali nowe błyskawic zamiast czarnej dziury, to możecie sobie wziąć odziedziczenie i przestawić pancerz i odziedziczyć sobie coś pod nowe. I ogólnie nowa błyskawic miota teraz kurami wyziębiającego lodu. My wyziębiamy, więc w sumie ja uważam, że tutaj by było dobrze użyć sobie
Regalia arcymaga, nowa błyskawic miota teraz kulami unieruchamiającej tajemnej energii. Wciśniemy sobie OK, odziedziczymy to. I w sumie tak powinna budowa postaci tego maga wyglądać. Przestawimy sobie umiejętność oczywiście na nowe. Jest nowa, następna, gdzieś tu powinna być nowa błyskawic, wyposaż, zamieniamy i teraz zobaczcie, wciskamy sobie skill i mamy unieruchamiającą energię, która ogólnie cooldown jest 5 sekund. 6 sekund jest cooldown, więc generalnie co 6 sekund, więc praktycznie co każdą walkę będziemy w stanie unieruchomić, zadać dodatkowe obrażenia i zabić przeciwnika. A jeszcze ponadto teleport zadaje dodatkowe obrażenia ze spodni. Teleportację przynosi teraz do miejsca, w którym rani wszystkich pobliskich wrogów, więc generalnie nawet jak przeciwnik nie jest daleko, a jest koło nas i chcemy zadać dodatkowe obrażenia, to po prostu wciskamy sobie teleport w tym samym miejscu i zobaczcie, 3 staki, 3 dodatkowe obrażenia razem z nową i ze wszystkim, to bardzo fajnie się wszystko kombuje. Teraz jeżeli chodzi o zestaw, to mój zestaw, którego ja używam, to jest zestaw do uniwersalnej czarodziejki, więc generalnie ten zestaw, on tutaj się nazywa Świta Ucztującego Barona i ja go używam ze względu na to, że mamy wydłużone o 30% czas działania twoich umiejętności, które powodują utratę kontroli i do drugiego buildu na CC, na crowd control, kontrolę tłumów, ta budowa jest fajna, bo my stoimy ciągle z tyłu, nie dostajemy żadnych obrażeń, powiedzmy, jak nam się uda uciec lub trzymać ciągle na dystans, bo czasem to też nie jest możliwe do końca. To mamy 30% wydłużony czas CC i wrogowie pod wpływem twoich efektów utraty kontroli otrzymują zwiększone o 15% obrażenie ze wszystkich źródeł. Więc generalnie to jest super i na trash moby, i na crowd control, jak mamy full CC zrobioną postać. W tym buildzie my będziemy w stanie zadawać ciągle obrażenia o 15%, bo jeszcze raz, wrogowie pod wpływem twoich efektów utraty kontroli otrzymują 15% obrażeń, więc generalnie jak odpalimy sobie nasz pancerz, to my ciągle robimy utratę kontroli, tak? Przeciwnika, bo zmniejszamy jego bieganie, chodzenie, więc generalnie zawsze zadamy o 15% punktów obrażeń, ale my nie chcemy mieć 15% punktów obrażeń w tej budowie postaci, my chcemy przeżyć jak najdłużej, więc generalnie po prostu zobaczcie sobie inne zestawy. Jest zestaw, który daje szybsze bieganie, chodzenie i pancerz i jest chyba zestaw, który też daje pancerz i coś jeszcze. Chyba są dwa zestawy, które można tutaj używać, które się dużo lepiej sprawdzą, bo tak naprawdę te 15% obrażeń zwiększonych nie przekłada się za dobrze w kwestii przeżywalności i zadawanych obrażeń. Generalnie im dłużej przeżyjemy, tym zadamy większe obrażenia. Więc lepiej jest dłużej przeżyć, niż mieć 15% zwiększonych obrażeń. Dobra, mam nadzieję, że to miało tutaj sens, ręce i nogi. Także to jest Battle Mage. Oczywiście zestaw chcecie wyfarmić inny. Nie pamiętam, jaka jest nazwa. Możecie sobie, wiadomo, wszystko sprawdzić na internecie, ale chcecie używać innego zestawu, takiego zestawu, który wam będzie pasował. Czy chcecie szybciej biegać, żeby doganiać, czy chcecie mieć więcej pancerza. Generalnie bardziej na survi tą postać ubrać i ona funkcjonuje i działa na free to play, tak jak zresztą widzieliście, dużo fanów jest, że jak ktoś gra czarodziejem, to proponuje sobie spróbować, bo jest bardzo, no super gierka jest, wyśmienicie się gra free to play, także następny filmik próbuję może crowd controlem, full controlem pograć czarodziejką, jak będę miał całą ubraną, bo też jej całej jeszcze nie mam ubranej i też wam dam znać to jak. Dobra, dzięki za uwagę, do zobaczenia, zapraszam na kolejne filmiki z Diablo Immortal. Trzymajcie się, na razie, hej, cześć.